Dzień dobry, wieczór Tomek. Przed wami Hades. Grałem dwa razy bez komentarza. No i w sumie trochę się tam działo. Udało mi się wreszcie unlockować towarzyszów. No to w zasadzie tylko z Thanatosem tam po prostu pogadałem i nagle mogłem mu dawać ambrozję, więc dał mi towarzysza swojego. W sumie zastanawiam się, co to jest. Jakiś szczur czy coś? Tak samo Duza też mi coś dała. W sumie te przydupasy działają tak, że można ich użyć ileś razy na ogólnie ucieczkę. Normalnie jeden raz. Chyba, że się je upgrade'uje ambrozją, co zrobiłem w tym przypadku i mogę użyć go 5 razy, ale tylko raz w przypadku walki i nie mogę go użyć na Hadesie. A to, co on robi, to po prostu to takie duże AOE Thanatosa na przykład, tak jak tutaj. 3,5 tysiąca obrażeń. No, fajne. To, z tego co widzę, po prostu strzela przez 30 sekund petryfikującymi pociskami. Nie wiem, na ile to jest dobre, pewnie mniej dobre, bo lepiej chyba od razu walnąć duży damage, no ale na razie jeszcze nie będę tego upgrade'ował, bo ambrozję jednak, skoro mogę jej teraz używać, to zachowam sobie na jakieś tam inne rzeczy. Potestuję jeszcze tego przydupasa i tak w sumie zapominam tego używać, bo nie jestem przyzwyczajony, że to mam. Co, udało mi się też pokonać Charona tarczą. Była to dosyć trywialna walka, to był aspekt Zeusa. No tam pewnie możecie sobie to zobaczyć gdzieś tam w bonusowym wideo. Po pokonaniu Charona dostajemy kartę lojalnościową, która nam obniża potem ceny w sklepie chyba o 20% czy coś do końca rozgrywki. I przy okazji ten Hermes się ze mną założył, że nie pokonam Charona dwa razy z rzędu. Więc postaramy się jeszcze raz to zrobić, przynajmniej. No ale bez tarczy pewnie będzie ciężko. Tarcza dosyć to trywializowała. Szczególnie ta tarcza Zeusa, z którą mi naprawdę dobrze poszło. Zabrydowałem ją tam raz czy dwa. No i to dużo pomogło. Teraz zastanawiam się. Mamy pięści. Chyba aspekt Zagreusa. Tak. Trzy ciepła. Może wezmę po prostu piórko. Spróbujemy go jakoś tam zmaksować. Chociaż jeszcze nam się nie udało. Ziew. Trzy ciepła. Został nam tylko Hades. A z utrudnień procedura zatwierdzania. Ona po prostu... Zaraz, plus jeszcze coś. A, metody ekstremalne wziąłem. Żeby w sumie się do nich przyzwyczajać. Procedura zatwierdzania to jest ostatnie, czego mi brakuje do przepowiedni. Mam mniej wyborów. No to może być przykre, ale zobaczymy. Talenty lusterka też jakieś tam trochę sobie poprzestawiałem. Zostało mi chyba 3 do odhaczenia, też dla przepowiedni. Tym razem jakieś 2 wziąłem, trochę inne z tych tam ostatnich, powiedzmy. A, dobra. May this small offering bring you some joy there on Olympus, Lady Demeter. Thank you for all your help. A conscientious gift, my little sprout, and I am grateful for your generosity. A bit of nectar cut straight through the cold, I say. Zimno jest spoko, z pięściami myślę. Should you achieve your goal and see the surface world, Zagreus, I've but one bit of knowledge to impart. Don't ever fall for mortals. Use them if you must, but do not waste your love on those who waste away. No, to jest ciekawe, że nam pokazuje, co tutaj by było na trzecim miejscu, ale nie mogę tego wziąć. Ha, ciekawe. Epicki promień, no. Na pewno zamierzam, nie wiem, następnym razem, jak gra nam zasugeruje miecz albo łuk. Chociaż, nie, łuk. Coś, co daje bonusy do castaka. No to głównie miecz, nie wiem, czy coś poza tym. Spróbuję zrobić jakiś build taki naprawdę skoncentrowany na tym. No to weźmy atak.
chyba. Czy specjał? Wezmę atak. Cool, cool. Żeby stakować szybko zimno. I mieć nadzieję, że dostaniemy tą klątwę, co daje obrażenia od zimna jeszcze. No, gdzie? Jeszcze? Dobra, piórko na razie. Dajemy radę. To też było wystarczająco szybko. No i znów Demeter. No to wezmę, właśnie z nadzieją na tą klątwę zimna. Hehe. O, w sumie to zadaje obszarowe obrażenia, nawet jakby nie wiedziałem za bardzo. Ciekawe, że akurat promienia nam nie daje usilnie. O, zabójcze zimno, dokładnie. Szkoda, że to jest biały. No ale cóż, wezmę, bo to jest to, co chciałem. Jedziemy. Nie ma co zwlekać. Aha, ten pokój. Pure darkness. Chaos. Niech no pomyślę. No dobra, no. Chaos jest znowu Demeter? Wow. Dobra, zobaczymy. Najpierw chaos. Czy chaos może nam dać coś, co się przyda? O! A faktycznie. Well, Master Chaos, she can be a little difficult to read at times, but I got the impression she was quite surprised, even excited to have heard from you again. She said that she would think about how to respond, or whether to respond. I see. Well, she shall find a way if it is warranted. I always did expect the world from her. There were times when I expected her to shine as bright as day, though she is night. When she achieved a certain level of ability, she left, and I could not find her. Zobaczymy, co się z tego stanie. Piekielna bomba, potem specjal lepszy. O Boże, atak? O, to jest przykre. Nie mogę atakować, no. Chyba nie chcę tego, chociaż to byłoby dobre. Weźmy specjala. Demeter z minibossem. No dobra, skoro Demeter, to Demeter. Skąd ja mam w ogóle HP-ki jakoś tak więcej niż normalnie? Aha, akurat ten miniboss może być. Tego się nie boję. Prościzna. In the name of Hades. Wymach mrozu. No akurat... tego jakoś rzadko biorę, bo wydaje mi się, że... Lepiej nie przerywać tej klątwy wybuchem, chociaż 100 to jest dosyć sporo. No jest epickie, więc chyba wezmę to zamiast odskoku. Może na odskoku coś innego tym razem, bo chłód będziemy i tak non-stop zadawać zwykłym atakiem, więc spróbujemy coś innego na odskoku.
Ja. Pudło. No tak, bomba. Oczywiście zapomniałem, że to się dzieje. Zapomniałem o pułapce. O, nawet to było wystarczająco szybko. Duck first. Więc fajnie. Nastakujemy sobie trochę uników, szybkości. Czemu nie? Witches. O, fuck. No. Oczywiście, że musiałaś nie pyknąć. Ty. O. To też było wystarczająco szybko. Wow. Właśnie, czy granaty też mi się redukują ilość wyborów? Tego chyba nie da się levelować i tego nie wiem, czy da się levelować. Więc może po prostu został tylko atak. Tak czy inaczej. Okej. Okay. Poczytałem w końcu sobie trochę o darach mniej więcej, jak niektóre dokładnie działają, chociaż wciąż nie wszystko wiem. Hello, sir. You know, I was just thinking, sir. Sometimes I am a little envious of you and Baldy there. You seem to have things pretty figured out. I still grow frustrated with myself quite often and don't always know whom to turn to. Hmm. Oh, well, I just think you're in a tough spot lately, Prince. But you'll get through. As for old Baldy, why, by all means, do not hesitate to lay your troubles on him if you like. Dump all of mine on him a while back. Wreszcie będziemy mogli z nim pogadać, znaczy z Głazikiem. So I can just walk up and talk to him and chat? That's all it takes? That's truly all it takes to make a friend sometimes, indeed, Highness. Now here. Dobra, weźmy kasę. Sure, here you go. I co, cheers, faktycznie mate. Mogę. Baldy, I'm Zagreus. Good to make your acquaintance. I know that friends are difficult to come by here in Tartarus, and so I'm grateful that you seem to be a trusty one. Nie spodziewałem się, że coś tam powie, ale... Okay. I think he likes you. Lolo. Interesting. Więcej kasy. Thanks for stopping by. Ach. No. No. No nie, za dużo was. Get out. Nie wiem, czy to będzie wystarczająco szybko. Nie było. Jakoś się nie dziwię. Ale dobra, teraz specjal będzie silniejszy. Afrodyta na specjalu byłaby spoko. Afrodyta ma największy procentowy bonus obrażeń, a specjal jest dosyć mocny tutaj. A. No właśnie. Kto tu jeszcze żyje? A, wlazłem to prosto. No to nie będzie szybkie raczej. Hi, Aphrodite. Dear Aphrodite, the incomparable beauty of Olympus is less difficult to fathom having already met you. I'm so grateful to have earned your favor. My, but don't you come on rather strong there, little godling. Though I can take much more of your affections, you shall see.
following that heart of yours, dearest. It's good enough a guide, believe you me. Mine tells me you are going to succeed. No właśnie, mam teraz talent lusterka, nie ten, który mi zwiększa rzadkość darów, dlatego właśnie nie mam za bardzo dobrej jakości tych darów. Tylko, że jest ich więcej, znaczy w sensie więcej bogów. Ale dobra, weźmy specjala, chociaż to jest epickie. Ale chciałem na specjalu to mieć. Może zdobędziemy od Eurydyki jakiś upgrade. Albo w sumie Demeter ma ten taki jakiś talent, dar, który upgrade'uje inne dary. Coś w ten deseń. Atak specjalny nacierający kopniak. Nie. Nie chcę żadnych ataków, które ruszają mną. Za to dalszy atak jak najbardziej. O, Artemida też bardzo fajnie. Byłoby pięknie, gdybym tutaj dostał te takie strzały samonaprowadzające. Co? Kurde, no niestety. No dobra, wezmę wystrzał w takim razie. Atak z odskoku. Krytyki za mało. Wezmę wystrzał. Co tu się dzieje? Charon, mate. As a long-time customer, I just wanted to take a moment to thank you again for your invaluable service as a part of my repeated attempts at getting out of here. What would I have done without your wares all these many times? Besides dying a lot faster. Well, I meant every word. O, unlockował się. No to proszę bardzo, Ambrosia. Charon, I realize you have a very busy schedule and certainly needn't keep going out of your way for me like this, so here. Just a small token of my appreciation for you. If you ever want to talk, know that I'm here. Aż tak rozgadanego to chyba nigdy go nie widziałem. Thank you, mate. Więź. Czy to coś robi, czy niekoniecznie? O, większy zasięg ataku, zawsze na propsie. Mając pięści. Kurde, fail. Not quite. Zmyłka. Dobra, kto tym razem? Byle nie Alekto. Kuźwa. A jednak. I ty, Zyfoda. Nie ma. No, ciekawe. Masz strzał. Co to miało być? A, pułapka. To akurat mi się nie podobało. Pozwolisz, że nie? O fuck, no jak miałem tego uniknąć? To było nieprzemyślane. Ale DPS jest odpowiedni, myślę. A, mogłem wziąć w sumie to, co mnie leczy ciemnością, ale jakoś, nie wiem, nie mogę się wciąż do tego przekonać. Skoro większość bossów tutaj będzie już pokonana poza Hadesem. Electro failed. Okay. Zostawmy jeszcze piórko. Zobaczymy, jak się uda. Let's think about this. Sprzedać nie będziemy nic. Ale lepszy atak sobie kupię. Koty znów je ojczą. Dzisiaj to jakiś Armagedon się dzieje. Dobra. Kluch? Be there soon, Lenny. Kluch jakiś nabuzowany. No, granat, spoko. Jakiś level czy dwa.
through. Następny. Jeszcze więcej. O, piórko się załapało. Dobra, może wymach teraz. Czemu nie? Atena, no. Odskok albo wsparcie Ateny. Jestem za. Jezus Maria. Kluch szaleje. Kogo tu mamy? Moich ulubionych. Oczywiście. Niestanowalnych. Do lawy. No chyba ja, z tego by wynikało. Aha. Ważne, że piórko leveluje. Masz. I have a simple token for you, goddess. Although it's insufficient thanks for all the aid you've given me. You are most gracious, cousin, to extend this offering. You honor me, yet I would ask you think of your well-being for the time, not mine. Yeah. Remain relentless in your effort to escape, dear cousin. In spite of all our differences, perseverance is a quality we all possess. Wymach? Naprawdę? Nie chcę. Pewne ruchy. No pułapki w sumie spoko, ale wezmę wsparcie. Niestety wszystkie te dary są białe, co jest... Nie, jestem nieprzyzwyczajony do tego. Divine protection. Ale wsparcie myślę nam się bardziej przyda. O! Kryształki... Eurydyka by się przydała. Koty wyją. Dzień jak co dzień. Pójdźmy do kryształków, nie mam dużo kasy. No, tu już pewnie z szybkością będzie ciężko. A. Dobra. No, podoba mi się ten zasięg. No. O fuck, spawner. Szybko. Nawet się udało. To cieszy mnie niezmiernie. Kluch, weź ogarnij dupę. Co ty robisz? Nie wiem, czy on się ze sryciem gania, czy co, ale po prostu nie wyrabia na zakrętach. Miniboss? To mogą być wiedźmy, to będzie przykre. Kurde. No dobra. Ciemność. Interloper. Zawsze przydatna. Jezus, koty naprawdę tam jakiś Armagedon odczyniają. No to było dobre. It seems I need to look for better help. Mine. For safekeeping. Dobrze, dobrze. No i co? Demeter czy Afrodyta? Odskok. Może nikt? Bo nie chce mini bossa. Może zróbmy tak. Nie chcę ani kryształa tutaj, ani... O, a to jest spoko. Much better. Ani kryształka, ani wiedźm nie chcę. Barka byłaby najlepsza, ale no... Kto wie? Aha. Tak czy inaczej, za nas ktoś zdecyduje. Barka. No, no to idealnie. Nie mam nic przeciwko.
O, szybko. Zobaczymy, jak szybko się uda. Dosyć szybko idzie chyba. Ale nie dość szybko. Kryształki mi tutaj jak zwykle psują krew. Ciebie załatwić. A, fuck. Wpadł lawy. No, piórko raczej się nie odpali. Demeter. In the name of Hades. All right. Kuźwa, legendarny, którego nie mogę wziąć, ale dupa. Nie chcę odskoku. Zróbmy rerola. Hey, got anything else? Dokładnie. Chcę to. Atak i specjal. Zaraz. Trzy dary. Uderzenie, wymach i zabójcze zimno. Czyli chyba to, co chcę. Pięknie. Doskonale. Trzy najbardziej użyteczne mi wybrało. Ale chyba to działa tak, że tylko te trzy po prostu się zupgrade'ują. Żadne przyszłe, ani inne. Tak mi się wydaje. No. Oczywiście. Kto następny? Dużo was. No nie, jeszcze gorgony. Ile ich jest? Uch. O kurde, piórko nawet. Jestem zaskoczony. Co? A faktycznie chaos. Ha. Czemu nagle zaczął ze mną gadać? Tym razem nie mam jego tarczy. Mamy tu sklep i Hermesa. Nie wiem, czy chcę iść do chaosa. Dobra, pójdę, skoro mnie wzywa. Cokolwiek to oznacza. In the name of Hades. No i co, i nic. Wystrzał, a potem więcej kryształków, spoko. Dobra, chyba wezmę to, bo szybkość ruchu mi się nie podoba. Jeszcze aż cztery potyczki. Dobra, więcej kryształków, chociaż... No, znowu te same wybory. Sklep czy Hermes? Przyznam, że chyba Hermes. Skoro mam jego dar. Może jakaś synergia tutaj zajdzie. Mogę mu podarować w sumie. Dobra. I never could have come this far this quickly had it not been for your tireless support, Lord Hermes, sir. I'm in your debt. You know, cuz, I gotta say I had a few concerns when we first met, your father being who he is and all, but you're all right. You ever wonder how I got this fast, cuz? Lots of practicing, I'll tell you that. And being born unnaturally quick, I guess. Dobrze, szybsza regeneracja. To może być dobre przy tej większej ilości kryształków. Weźmy. To nic, że odskok jest pewnie lepszy, skoro to nie jest build nastawiony na wystrzał, ale... No. Właśnie, podobno tylko trzy dary od Hermesa w trakcie rozgrywki można dostać. Tak jest. Co robisz? Strzelasz. No i szybko poszło, tylko pamiętać właśnie. Zróbmy demonstrację.
O, nie zabiło go to nawet, szkoda. W sensie głowy. Miałem nadzieję. No w sumie okej, okay, przecież to był armor, więc faktycznie to było trochę bezsensowne. Nie da się jednym, jakby za jednym zamachem zdjąć całego armora i potem jeszcze hapeki. Najpierw trzeba armora. Elo? Cześć Lerni, co tam? Strzelasz? Ach. No. Zaraz wsparcie się naładuje. Będzie easy. O kurde. O, lawa. Kurde. Dużo tu tego wszystkiego. Ale idzie ładnie. O kurde, jakiś strzał mnie dopadł. Dobra. Szybko. A. O, zawsze chyba większość głów zabiłem. Dobra. Co tam Lercia? A właśnie, to był zły moment. Co te strzały niektóre gdzieś tam z kosmosu lecą? No. Było dobrze. Parę hitów dostałem, ale... Nieźle. No, na tych ranach, kiedy... Dostaje ciemność z bossów, no to trochę tej ciemności w końcu się gromadzi. No. Nie zepsujmy ryby. Wciąż chyba jakiejś ryby mi brakuje, bo przepowiednia nie była skończona. Za to. Chyba, że coś pominąłem. Że coś mi się zapomniało, ale raczej tej przepowiedni nie zrobiłem, nie wiem. Znaczy przepowiedni, czy to nie był achievement na Steamie po prostu? Nie wiem. Let's see here. No to teraz nie wiem w sumie, jak tam z piórkiem stoimy. Tutaj już może być ciężko. Myślę, że zmienię. No ciężko będzie piórko zmaksować, kurde. Nie wiem, jaki jest max nawet. Ale chwila. Źle. Nie mogę go zdjąć, bo stracę ten bonus chyba, jak mi się wydaje. 8 potyczek aż? Ha, za dyszkę? To tanio. Kupię. Szybkość ruchu dla tej broni jest dobra, bo nie mam za bardzo zasięgowego nic poza strzałem, którego na razie nie mogę używać, bo chaos. A to jeszcze kupmy hapeki. Sprzedawać raczej nie chcę. I lecimy do Elysium. Myślę, że Elysium powinno być spoko. DPS mamy. Przydałoby się jeszcze... No właśnie, defensywę mamy. W sensie uniki. Tak naprawdę ile mamy uników? 30%, bo... Aspekt Zagreusa mi daje... 15% i piórko daje 15%. No, to 30% uników. Jestem nietykalny. O, już chciałem iść, a tu urna. No, 30 uników, dobra rzecz. O, fuck, a propos. No. Ej, nieładnie, że się tak spawnują na twarz. Ale nie jest tak źle. Kurde, kanapkę powinienem był zostawić. Tarczownik jakiś, no. Masz. Ehehe. Patafian. Serio, piórko? O, wreszcie rzadkość zwiększona. Już są niebieskie, bardzo dobrze.
Teraz jakiś dobry młotek. Przełamujący prosty. Okej. Okay. O, dobra. Coś, czego jeszcze nie miałem, więc wezmę. Strzał ze specjala jest spoko, z tego co pamiętam. No dobra, tego nie miałem. Więc wezmę. Chociaż... O kurde. Dużo wolniejszy atak. Nie wiem, czy jestem zadowolony, ale... Mam nadzieję, że to więcej obrażeń zadaje, niż te normalne ataki. To teraz szybkość ataku by się przydała. A propos, Hermes, skąd ja mam tyle HP-ków w ogóle? Nie wiem. Jakoś nie wiem, może jedno serce sobie przypominam, że brałem, a mam 175. No trochę ciemności brałem, ale... Też bez szału. Aha. Nie! Kurde, nie podoba mi się ten atak. Jest bardzo wolny. No ale chyba zadaje dużo obrażeń z tego co widzę. Jezus, koty jak zwykle. Szaleją. Znów kanapkę przypadkiem wziąłem. Dobra, ty mnie wkurzasz. Umrzyj. A jeszcze ty jesteś. Ty tu żyjesz. Wow! Wciąż to było wystarczające dla piórka? Szaleństwo. Olympus, I accept this message. Użyciu wsparcia. O, specjal szybszy. No, wolałbym atak szybszy, no ale cóż. Rerola nie mam, kurde, żadnych kluczy nie podniosłem. No to weźmy specjal, cokolwiek, co przyspieszy. Myślę, że jakiś level by nam się przydał. Czy ja jestem w stanie przerwać ich szarżę? Tak to trochę wygląda. Nie, DPS jest niezły, jak ja rydwany tak szybko zabijam. To jestem zadowolony. No, a propos szarży. A, przerwałem szarżę chyba. No, ale trzeba uważać. No, tym razem to było za wolno, ale... A, tak w takim razie... No, tak gdzieś do trzeciego levelu to jeszcze warto, powiedzmy, upgrade'ować ręcznie, a potem to już... A, whatever. Dobra, HP-ki tak do 200. A potem... A potem to już... 200 HP to już jest dużo. Miniboss, ale Demeter. Mam pewien pomysł. Co to za zwiecha? Nawzajem, panie Asteriusie. Właśnie mam wystrzał, mogę już go używać. O kurde, zahaczył się o teren, myślałem, że przeleci nade mną. Tam pudło.
Podoba mi się mój zasięg. A, czy on w ogóle mnie trafił? No, w końcu trafił. Ładnie. No, dobry DPS, podoba mi się to. Myślę, że mamy spore szanse. Przydałoby się jeszcze jakaś obszarówka na Styx lepsza. No, już mamy epickie, ale pewnie bardziej, to, czy da się bardziej zlevelować tym darem? Koty! Spokój. Olympus, I accept this message. Kuźwa. Jestem striggerowany. Ciekawe, czy to utrudnienie specjalnie kasuje te najrzadsze dary. To jest legendarny, oczywiście, którego nigdy nie miałem. Kurde, nie chcę odskoku. Chciałbym jakiś inny odskok. Nie wiem, w sumie. Kogo mamy? Mamy Atenę, więc odskok Ateny bym chciał. No. Idealnie. No ten Demeter odskok nie jest w sumie zły. Więc ostatecznie go wezmę, jeśli nie będę miał nic po wyjściu z Elysium. Fajnie, że ta strzała prawie mnie trafiła, nie mogłem się ruszyć. To jest ciekawe, że te strzały latają, kiedy gra jest teoretycznie zapauzowana. Trochę chamskie. Oczywiście, że tak. To nawet nie podlega dyskusji. Użyję jego przydupasa tutaj. Ciekawe, czy ma jakiś dialog na ten temat. Nie mogę. Ahaha. Nie mogę go użyć. A byłem ciekaw, czy jakaś zabawna rzecz się zdarzy. No nie. On wygrywa chyba. A nie, ja wygrywam. Nieważne. To było proste. O! Tym razem granat też. Jakiś achievement po drodze. Tym razem granat też się wykreśla. Może dłuższe wsparcie? No. O, masz coś do. Ambrozja. Też w sumie już mu dałem raz, myślę. For you, Thanatos. Proszę bardzo. The Olympians might be accustomed to this stuff, but I think we should have our share of it down here. At least you should. You know, the Olympians do have good taste in certain things. The last bottle you gave me, it was better than expected. Though I almost decided not to try it at all. But try it you did. And now you'll get to try this one for comparison's sake. Each one's supposed to be different, you know. Different, huh? Well then, I guess I'll have to see what you mean by that. Thank you, Zag. You didn't have to do this. Yeah, but I wanted to. Good to see you taking little Mort there on one of your strolls. Means I can better keep an eye on you out there. He's been great to have around for sure. Still can't believe you found him after all this time. You used to always carry him around. I was so sad for you when he got lost. And I cannot believe you still remember that. Regardless, he will not be getting lost again under your supervision. Accurate? Accurate. No dobra. Jest nieźle. Zdecydowanie. Co tu w skrzynce? Kasa. Kasy mam dużo, chociaż tak naprawdę kasy nigdy za dużo. Kogo mamy? O, oh, fuck. No właśnie. Mamy coś, co nie jest dobre. Ale i tak było szybko.
Na szczęście mało mobów się spawnuje. No, opłacało się. To Patrokles i ten... Mało nie powiedziałem, Patrokles znowu. I... obrażenia lepsze. Where are you now, I wonder? And what thoughts are running through your mind? Anyway, whatever happened with that war you mentioned, sir? If you don't mind my asking. Nie wierzę, teraz nawet Gonzo zaczął szaleć. Well, truth be told here, stranger, I do mind. You speak as one who's not experienced a war. Those of us who survived, or you know what I mean, we do bear some responsibility to history. But all the same, it's not a time and place to which I would return. I trust you'll understand. Dobra. Bacon. Thank you, sir. I Artemida na przykład. Postrzelajmy sobie. O. No, ładnie mieć tak sporo strzałów gotowych na każdą okazję. A. Za dużo ich. Jeszcze jakiś. No nie. To jeszcze nie koniec? Oczywiście, że nie. Boże. Co się dzieje? Stop. Aha, oczywiście wsparcie odpalam, jak już wszyscy umarli. Jasne, zawsze to samo. Now listen, Zagreus. Admittedly, this is a little strange, even from you. I have a message for your bow. That's right. Just go on up to Coronaut next time and tell it with a firm, commanding voice. I see you drawn in the arms of the seventh avatar. Let me know how it goes, okay? Okay. Kolejny. Kolejny aspekt, jak rozumiem. No dobra. Sklep Artemida. Dobra, chyba wreszcie sklep, bo 35. komnata to nie było zawsze na 34. sklepu? Może coś mi się pomyliło. Athena, dawaj odskok. No, dzięki. Poleczmy się, zlewelujmy. I będzie dobrze. No, zobaczymy, jak to Zeusz pójdzie. Zależy, jakiego będzie miał Boga. Niektórzy są dosyć upierdliwi. Asterius. Other guy. Behold, Asterius! Our hated enemy has come to be dispatched before a loving crowd once more. Podoba mi się, że Zagreus ignoruje Tezeusza. A, no właśnie. Nie w niego. No chodź. Jaką pomoc? Co to było? Co? Dobra. Nie, chodź. Trafił. Dobra, trafiłem. Kurde. Łe. Nie ma. No, chodź.
Jeszcze żyje? Kurde. A, pudło. Dobra. Teraz ty. A, powinien wystrzał zachować. No, na to, na czas, kiedy się chroni tarczą, bo ten wystrzał i tak przenika tarczę. Hehe. No i co ci foku? Masz. O nie. Już? No nie, Zeus. Niedobrze. Ale może być. Wystrzał. I bezwładnie. I już po nim. Znaczy źle, bo kurde zapomniałem, że ćwok się chroni tarczą cały czas. Więc muszę co najwyżej strzelać. Ale to nic. Strzałem go najwyżej załatwię. No, albo zimno. Było dosyć dobrze. Mało HP straconego. O! Da się na heroiczny zwiększyć. O, panie! Nieźle, nieźle. To mi się podoba. Nawet piórko tutaj 20% parę razy się odpaliło. No to ładnie. Czyli mamy 35% uników. Oj, mikrofon. O. Piórko zostaje w takim razie. W sumie wezmę sobie rzadszy dar. Bo nie mam tego aktywnego talentu, który daje rzadsze dary. Więc jeżeli Styx mnie jakoś tam nie pozamiata szczególnie, to powinno być w miarę prosto. Być może. Chociaż z Hadesem to kurde, nigdy nie wiadomo. Ale mamy DPS, więc... Athena i Demeter. Weź... Jaka Athena? Artemida. Weźmy Demeter. Chociaż ona by musiała mi strzał dać swój. Ja miałem nadzieję na strzał jakiś tam lepszy. Dobra, w takim razie zignorujmy. Może Afrodyta? Na początek? Nie wiem. Hehe. Odbicie. Zamrożenie. Zniszczenie. Nie. Nie przesadzacie, aby. Czas nawet dosyć dobry, z tego co widzę. Prawie rekordowy, rzekłbym nawet. A, musiał mnie dziabnąć, cholernik. Cholernik jeden. Umarł od zimna. No, czas dobry, nawet nie starając się jakoś specjalnie. O, dobry czas. Więc spoko. Kluch zaczyna wyć przeraźliwie. To fajnie. Masz. Dobra, muszę zabić chyba tego strzelacza, bombacza. Bombacza. A ciebie tak załatwimy. Czemu koty jakieś kurde mają dzisiaj, nie wiem. Armagedon we krwi. Właśnie, trucizna.
Trzeba bić strzelających. Ach. Dobra, toporki, spoko. Jeszcze raz. Masz ochotę? No, umrzyj. Piórko się odpaliło, szaleństwo. You must forgive us, little godling, meaning our extended family here upon Olympus. Some of us are terribly stuck up and must be making matters much more complicated than they have. Czuję duet w powietrzu. I wonder, dearest Aphrodite, whether you'd be willing to repeat such things directly to my countenance. Oh, you must know full well that I would do much more than that directly to your countenance, dear. Quite frankly, you could use a lot of work. Jakie pojazdy. Dwa duety. Ale chyba oba miałem. Krytyki dodatkowe. No, strzału nie będę zmieniał, nie ma co. No dobra, weźmy to w takim razie. Krytyki zadają więcej obrażeń osłabionym. Fishing time? O, dzięki, że przypominasz. No, halo. It's you or me, fishies. Ryby to jest ostatni boss w tej grze. Kuźwa. No właśnie. Pomijmy to milczeniem. Chwila. Właśnie, a propos piórka, to tak sobie teraz przypomniałem, że podobno, chyba tak czytałem, słyszałem, że w Styksie piórko działa tak, że liczy się tylko jakby końcowa komnata. Nie wiem, czy liczy się czas sumaryczny jakby całej odnogi, czy co, ale no, te komnaty takie przejściowe, małe, nie liczą się, znaczy no nie wiem, no. Dopiero w ostatniej komnacie dostajemy bonus, albo nie dostajemy. Więc, no jest to ciekawe. Chwila, nie tu. Więc może powinienem faktycznie szybko tutaj się poruszać. A, oczywiście. Pieprzone satyry. Dobra, następni, zatruj się, baranie, to dalej, jeszcze jakiegoś satyra słyszę gdzieś, aha, masz tam. Nie, bomb nie lubimy. Oczywiście zaraz nastrają trucizny. Dobra, wsparcie. Tutaj piórko raczej małe szanse, no. In the name of Hades. Strzał, no nie. Strzał nie zamienię, chociaż właśnie dowiedziałem się, że zamiana taka zwiększa rzadkość tych darów. Więc to może być jakaś tam strategia, żeby na początku wziąć jakiś dar, którego się tak naprawdę nie chce, a potem wymienić go na lepszy, znaczy na inny, lepszej jakości. No ale nie tym razem. Dobra. To nie było tutaj. Myślę, że coś kupię. Artemidę jakąś dobrą? Może Hermesa? Kurde, w sumie nie wiem. Hermesa kupmy. Artemida. Tak. Ogień wspierający. Taki ultimate
dla szybko atakujących broni. Apeki. Nie wiem. Wciąż mam 3 użycia mojego przydupasa właśnie. Zapominam o nim całkowicie, no ale... Idźmy tu. No, ogień wspierający jest pro. Mój chyba ulubiony talent Artemidy. Niby te strzały jakoś nie zadają chyba dużo obrażeń, ale jednak... Ale jednak są dobre, moim zdaniem. A, pułapka. No. Widzę tą urnę. 31 minut. Nie ma. Dajemy. Szybko, szybko. W miarę możliwości szybko. A, chyba nie było szybko. Nie wiem. No. Na tym się prawdopodobnie zatrzymamy. I tak jakoś dużo hapeków dostałem. Nie wiem, jak to się stało. No, chyba tu się zatrzymam. Kupię jakąś jedną rzecz. Rozpytanie. Demeter czy Artemida? Chyba Demeter. Nie wiem w sumie, co ona mi może dać. Może mi dać duet z Ateną, regeneracja. Chociaż... To prawdopodobnie nie będzie potrzebne, ale zobaczymy. Śnieżny wybuch. W sumie okej, to nie jest złe. To ma spory zasięg z tego, co czytałem. No 30% to też nie jest tak mało. Ale w przypadku regenerującego się strzału to też nie jest częste. No... Nie wiem, chyba wezmę ten wybuch. Cool. No. Joyfully the Hound of Hell accepts another satyr sack. Z radością. Bye for now, boy. No, w miarę dobry czas jak na mnie. Poniżej 40. W sumie bez starania się jakiegoś dużego. Więc przewiduję mało kłopotów tutaj. Come show your father what you've learned of late. Do not hold back. Z chęcią. No. No, halo, tatku. Rób coś. Poza czaszkami. No i poza, kurde, cholerną ciemnością. Znikaniem. To jest bardzo irytujące. Osłabienie. A, byłem w zasięgu. No nie. Naprawdę, to jego znikanie jest najgorsze w sumie chyba w tej pierwszej fazie. Kurde, myślałem, że byłem poza zasięgiem. Dobra, byle jakieś w miarę proste moby. W miarę możliwości. Niestety jest jakiś z Elysium. I trzeba będzie uważać na duszę. Ale poza tym... Może być. Okej. Zróbmy wyzwanie,
żeby się nimi zająć. Bardzo ładnie. Szybko. Staram się koncentrować w miarę możliwości. O, zły moment. O, czaszka wybuchnie. Czy nie? Jakaś wybuchnie na pewno. Ale moby wszystkie załatwione, więc jest prosto. Co dużo tych czaszek tutaj, nie wiem, pewnie jakaś wybuchnie. Nie? Nawet nie? Staram się tutaj koncentrować na czaszkach, bo mam właśnie ten dar Artemidy, który pozwala mi tak naprawdę zabijać czaszki, a i tak zadawać Hadesowi jakieś obrażenia. Pudło. O, odbiłem to. No. Spoko, spoko. Wyzwanie zostawmy sobie na drugą fazę na przykład. No, jestem zadowolony z tej walki. O, jeszcze wsparcie nie naładowane? Co tu? A, było naładowane, dziwne. Powinien to sobie zostawić tak naprawdę na laser albo coś. O, dobry DPS. Oho. Czaszka zaraz wybuchnie. Bardzo ładnie. No, halo. Znowu laser. No, czaszka wybuchnie raczej. Jedna mnie dopadła. Prościzna. Laser. Czy on w ogóle mnie dotknął w tej drugiej fazie? Wydaje mi się, że nie. Czyżbym w końcu trochę ogarnął? Dobra. Mogłem to tankować. Już umierał. How did you accomplish this? Skill. You fought well. No to prawda, żadnego życia nie straconego. Myślę, że powoli. Na pewno te uniki pomogły też, ale myślę, że powoli możemy spróbować ten talent, który daje jedno wskrzeszenie na pokój zamiast trzech całkowicie. Wiem, że to jest ogólnie słaby talent. Chyba, że nie wiem, się ma jakiś milion ciepła i umiera co chwila. Więc tylko pewnie go użyję, żeby przepowiednie wypełnić. The limitless variety of fauna dwelling on the surface brings to Zagreus no shortage of delight. Though when he makes an effort to communicate with one, his eyes so full of calm intelligence, he learns that bears are not as gentle as they seem. Niedźwiedź mnie zagryzł. Zabrany przez niedźwiedzia. No ale bardzo ładnie. No ten aspekt, kurde, taki niepozorny, ale w połączeniu z piórkiem
Taka mocna kombinacja. O. Hermes. Hypnos. And if you ever need anything at all, your royalness, you can always find me wide awake right over there. Though I really shouldn't leave my post like this, not even for you. Całkowicie rozbudzonego. I truly appreciate it. Chciałem ci dać, kuźwa, nektar, a tu widzę nic z tego. W sumie wam to już i tak ambrozję mogę dać, chwila, aż dwie? To już nie jest pojedynczo. Czyli w końcu ambrozja dosyć szybko będzie schodzić. Ty, tobie nic nie mogę dać, więc pogadajmy. Thanatos, I've meant to ask, is it really the case that many mortals have a crippling fear of death? It is. I'm quite feared up there. Most of them cannot distinguish between me and, say, Lord Ares, or your father even. We fill them with despair. No helping it. Why not? I mean, isn't it kind of a big problem that they have such negative associations here? Can't we, I don't know, do something to educate them all? We've all the time to educate them here. Their ignorance of death is solved almost as soon as they experience their first. Though I suppose they might be better off knowing before the fact. Yeah, seriously. Czy coś tutaj się dzieje? Chyba nie. Everybody hanging in there, I take it. Back, huh? Achilles is off duty. Kurde, czy go nie było tutaj przed chwilą? Nie, nie powinienem był tam wchodzić. Hi. Ambrosia isn't only for the gods, you know, Dusa. It's for anyone we really care about. So, here, please enjoy this, or just add it to the lounge's stash, whatever suits you. Oh, I. But you really mean that, huh? But you are the prince himself, and I'm just. Look, we both know I am just a floating monster head and a custodian. I just don't understand. Why keep on being nice to me like this? I thought you'd never even talk to me. You're so much more than what you said. I wish you could see that. If only everybody in this house had your spirit. Nie odlatuj, if only everybody in this house had yours, Prince Zagreus. You've been so kind to me, and I'm glad we've had a chance to get to know each other more. It's really nice sometimes, knowing somebody really cares about me here. It should be more than sometimes that you feel that way, as far as I'm concerned. I've never met anybody like you before. My father always told me not to smile quite as much, but you're like me. What? Because I smile? Smiling's just a little something that I like to do to deal with the day. Though, oh, that's what you meant. I see. Look. Yeah. This is kind of a lie. I had better go. I'll cherish the ambrosia though, okay? Kurde. Dusa, wait. No cóż, nie ma to jak poflirtować sobie z latającą głową Gorgony. Enjoying staring at that ball I got you, boy. No fun if it doesn't fight back, huh? The hell-forged, multi-headed monster feels no urgency to waste his precious time on simple playthings, much preferring to conserve his vast energy reserves, in case any trespassers need to be eaten suddenly. Well, it's there if you change your mind. Mogę mu wreszcie dać. O Boże. Father, I know we can't exactly change the past, but we can try to move forward. Look, I know I'm not even supposed to have this stuff, but everyone likes it. Won't you try it at least? Here, take it either way. I can dispose of this properly. Speaking of disposal, I've no further need for this here, so rid me of it, why don't you? On your way out. Father, pieczęć umarłych. I understand you have attempted to persuade our court musician to resume his craft. That is among the relatively useful tasks to which you have applied yourself of late. I can't be completely sure, but what you said just now, I think, contained some of the component pieces of a compliment?
I'm certain that your boasts and twists of words shall soon inspire him to greater acts of compositional superiority one of these days or nights. Your methods didn't seem to do the trick. Dobra, puśćmy coś. Wiele nie mam. It is not music hour yet. Hard times. O, Meg, nie mogę jej dać. Chyba już dałem ostatnio, nie wiem. So Zagreus, how's it going with that pact of punishment you signed? You've made some meaningful improvements to the underworld. I'll fight my way out of this place or earn it. The pact is nothing to me other than a way to keep things lively. You are delusional. I'll never understand you or your father. Anyway, if you're looking for more punishment, you know where to find me. I do indeed. Here's what I caught lately. Jedna ryba. Use them wisely, my friend. Biednie. Diament za 100 kryształków? Jasne. Nie wiem, czy to się opłaca, ale pewnie tak. Raczej. 100 kryształków to 10 kluczy, czyli 2 nektary, a diament normalnie kosztuje 10 nektarów. No zdecydowanie się opłaca. Nyx, widzę, coś ma dla nas. I know what must be done regarding chaos and myself, my child. It is not often that I ask for your assistance, but I need for you to do something for me, if you would hear me out. Of course, Nyx. Anything. What can I do? In the administrative chamber, you perhaps recall the Eldest Sigil there. Through it, we have access directly to the darkest reaches of the realm, but not to chaos anymore. Not currently. Though this is solvable, I think. Wait, the sigil? But I'm not authorized to use it. It's never worked for me, and I have even less authority around here now. That you were stripped of your authority is what makes this possible at all. It shall require a significant expenditure of darkness. Then the bridge to chaos may be restored, so that I might travel again to visit them. Will you bring darkness to the sigil for me, please? When possible. I'll do everything I can. Hey, maybe you can put in a request with the house contractor for me. Make it official, right? So shall it be. Teraz pytanie, gdzie to będzie? Kociołek. Sypialnia. Diamenty, z tego co widzę, no chyba przydają się tylko do muzyki w tej chwili. Więc równie dobrze mogę coś kupić, no albo do kupowania tej ambrozji. I think we'll go with this. Should check the music stand to hear this one. Przydałaby się jakaś różnorodność, delikatna. Contractor, work approved. More music for the music stand is always good. No bo nie widzę tutaj na razie tego, tej ciemności, coś tam. Halo. Muzyka. New piece of music. Śmierć i ja. Zobaczmy. Aha, to to. To jest coś dłuższego. No, zobaczymy. You're going back there. Czy chodzi o tą, tę pieczęć? Nie. Okej, ta muzyka do najbardziej porywających nie należy, trzeba przyznać. Next. Jednak faktycznie to jest tylko kilka akordów. Aha, to jest to. Jak tam ogród? Persefona może? Przepowiednie może? What do you know? This came true. Tak. 15 krwi, wszystkie utrudnienia wypróbowane. Pact of punishment can stop me. Co tutaj? Aha, żeby Nyx z chaosem.
Właśnie zakład Charona. Znaczy zakład Hermesa, kurde. No, w sumie duetów troszeczkę. Stare dary. Ten szturm od chaosa to chyba wymaga aspektu tarczy tego ostatniego. To jest od Demeter. Aha, łuk. Właśnie, łuk. Wydostać się standardowo. Chwila, nie zrobiłem... A, nie zrobiłem jeszcze tego. Brakuje tylko niezłomnego odrzucenia, czyli właśnie tego odrzucenia śmierci, które działa raz na pokój. No dobra. Zobaczmy najpierw, jaką broń nam sugerują. O! Achievementy lecą. Kurde, chciałbym miecz wreszcie. Ale dobra, niech będzie to. Potrzebuję ciemności. Tutaj nie mam jeszcze tego aspektu. 17 krwi. Więc zawczasu zaupgrade'ujmy ten aspekt Zagreusa. To wymaga tylko 5 i w sumie zróbmy to. Jestem przekonany, że on i tak się zrespawnuje. Nie mogę tutaj przywoływać, nie. Dajesz. I'm finally free, boyo. Farewell, Skelly. Oczywiście. Got you pretty good again, didn't I, boyo? I am asking you to get me out of here. All that stuff about your blade and your aspect, I mean, you ate all of it right up. It appears I've been the victim of an elaborate prank. Not sure that I appreciate it, Skelly. What if I were to never hit you again? How would you like that? Co to za groźba? Whoa. Now, come on, boyo. It was just a joke. I figured things could lighten up a little here. Don't need to do anything rash. Then no more tricks like that again. I co? Daj Ambrozję. Znaczy, weź Ambrozję. Dobra, to mamy odhaczone. Więc dalej możemy spędzać. Dobra, skoro mamy miotacz, którym powinno być dosyć łatwo, zupgrade'uję to do końca, bo to jest chyba najsilniejszy aspekt ogólnie, być może. I zobaczymy, jak nam pójdzie, bo no, przyda nam się coś silnego, bo chyba 4 ciepła będzie potrzebne. Czy no, na razie tak naprawdę 4 ciepła to jest nic. New keepsake. A właśnie. Co to jest to? Pieczęć umarłych. Wezwanie Hadesa. Niewidzialność. I? Wsparcie. Ha. Nie mam pojęcia, jak to działa, więc weźmy, zobaczymy, o co chodzi z tym. Chwilowo niewidzialny. Co to znaczy? Czy mogę atakować, będąc niewidzialny? To chyba nie. Hades tak nie robi. Ale jeżeli nie mógłbym, to jaki to ma sens? No nie wiem, przetestuję. Boski wskaźnik jest automatycznie jakoś tam napełniony. Ha. No, te obrażenia będą niezłe, myślę. No dobra. Chwila. Nie wziąłem tego w końcu. No, tak ma być. Jeszcze zerknę tutaj, potem przepowiednie i talenty sobie przeszufluję. Czyli co? Potrzebujemy 4. Więc tego nie chcę, skoro już mamy odhaczone te rzeczy.
to tak naprawdę mam swobodę wyboru. Metody ekstremalne, spoko. Myślę, że tak naprawdę trzeba się do nich przyzwyczajać. I myślę, że... Może to... Nadgodziny. To daje 3 za pierwszy level. Do tego też trzeba by się przyzwyczajać. Więc chyba tak zrobię. I zobaczymy. Chwila przepowiednia, no tak. Wieczny odpoczynek? 6 diamentów, więcej muzyki. Mogę tutaj sobie zmienić w końcu z powrotem. Chociaż czy chcę? Nie wiem. No raczej chcę, to nie wiem tak naprawdę. No wolałbym jakieś lepsze dary. No ale równie dobrze możemy to polewelować. Zobaczymy. Ciekawe do ilu procent to dochodzi. 10 nie jest maksem tutaj. Epickie dary, czyli właśnie. Legendarne i duety to jakby jest osobna pula niż te epickie i zwykłe. No, zwykłe generalnie. Zwykłe dary mają rzadkość od białego do epickiego. Od zwykłego białego, potem jest niebieski. Dobrze mówię? A potem jest epicki, tak? No. A potem heroiczny. I to są te zwykłe dary. A duety i legendarne to są jakby osobne rzeczy, które wymagają iluś tam zwykłych darów, czasami konkretnych. Chyba na razie będę miał te duety wybrane i legendarne, bo potrzebuję ich tam do przepowiedni, więc im częściej będę je miał, tym szybciej to zrobimy. I zostawię sobie tak, to też sobie na razie zostawię. Ulubieniec rodziny. Tutaj pewność siebie. To sobie zmienię z powrotem na kryształki pewnie, kiedy będę próbował kasta jakiegoś normalnego. Nie wiem, zobaczymy. A może nie. Może tak. Kasa lub więcej inwestycji. Wolę więcej kasy na początek. A, no i właśnie, wybieramy. Ale jestem głupi. Powinienem był to mieć... Czy mogę kupić ciemność? Nie mogę kupić ciemności, ale spieprzyłem. Czy miałem w ogóle 600 ciemności, żeby to kupić? Nie pamiętam, że w ogóle nie mam tego kupionego. No nie. Fuck. Więc... Okej. Okay. Zróbmy challenge. Wybiorę ten talent, chociaż nie mam go kupionego, więc nie mogę tak naprawdę umrzeć ani razu. Co wy na to? Więc może trochę tam jakieś inne utrudnienia sobie wybiorę, żeby nie były aż tak ciężkie. Znaczy, no głównie przyspieszenie jest ciężkie. A, harfa, lira, właśnie. Trzeba próbować. Więc może nie przyspieszenie, a coś innego, kurde. Chociaż nie wiem, prawdę mówiąc. Nadgodziny. W sumie. Dobra, niech tak będzie. Pewnie się to źle skończy, ale... Chcę już to mieć odhaczone. Czy wydałem całą krew? Chyba tak. No. Chcę tam te 8 krwi zdobyć. Dobra. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.